wystawa powstała poprzez spontaniczne spotkanie się, tak? Dostaliśmy zgodę od pana Mariusza Domajackiego. Serdeczne podziękowania dla Gorzowskiego Rynku Hurtowego za udostępnienie hali. Po prostu, od tak, można powiedzieć. To dlatego, że w Gorzowie jest mało imprez motoryzacyjnych? Między innymi tak. Takie imprezy w Gorzowie odbywają się rzadko? Tak, rzadko się odbywają. Postaramy się zrobić to coraz częściej. Bynajmniej chcemy robić to już co roku. Cykliczną imprezę zrobić z tego, że będzie coraz częściej, będzie można oglądać takie samochody i pojazdy. Próbujecie motoryzacją zarazić Gorzowie? Tak, próbujemy zarażać motoryzacją, pokazujemy, że można, że pokazujemy, że chcemy i dużo chętnych jest coraz więcej. Samochody wyjeżdżają na drogi, pokazują się, że jednak tak, mogą wyciągnąć z garaży i pokazać, że warto oglądać takie auta. To jest pierwsza taka impreza, której nie było dawno. Nie było wystawy pojazdów zabytkowych i tuningowych, tak? Dlatego tą wystawę tak nazwaliśmy. Myślę, że chwytliwa nazwa, trafiona dla klientów. Odwiedzili nas tutaj koledzy naprawdę z różnych miejscowości. W dalszym ciągu otrzymujemy zgłoszenia jeszcze, czy kolejna impreza nie będzie na jesień. Zainteresowanie jak na razie widać dość ogromne, znaczy można tak powiedzieć. Nie liczyliśmy na taką frekwencję, jest coraz większe. Ludzie cały czas przychodzą, oglądają. Są konkursy o teście wiedzy z nauką jazdy Polonez akurat, właśnie można sprawdzić swoją wiedzę, jakieś tam nagrody do wygrania. Konkursy na najgłośniejsze car audio przez firmę sprawdzającą system też jest. Najniższy samochód, najstarszy samochód. Mierzymy poziom głośności właśnie na skali, kto ma najwięcej decybeli i ten wygrywa tutaj akurat. Ogólnie rekordy polskie to jest powyżej 150 decybeli. Jak tu osiągniemy 120, to będzie fajnie. Każdy ma jakąś pasję, każdy lubi, a fajna muzyka w samochodzie, to każdy się czuje, tak w tym odrywa się od tego świata szarego, nie? Jesteśmy w takim smutnym, każdy smutny chodzi z tego, a w samochodzie fajna muzyka, od razu chce się żyć, od razu się lepiej samopoczucie poprawia. Zaczynałem swoją motoryzację na syrenkach. Miałem 104 pierwszą, potem 105 nową i ta właśnie jest. No i to jest syrena 105 model jej, nie? 78 rok. No, już troszkę ma lat tam. Ona jest cała reserowana, bo to była jedna wielka kupa złomu, była rdza była, nie? Na tym. Silnik jest tutaj trzycylindrowy. Pojemność jego jest 842 cm3. Na co dzień pan nią jeździ? Nie, nie jeżdżę. Na co dzień to jeżdżę tą drugą tam, proszę. Stoi ta R20. Też jest moja, nie? To tam taka więcej jest do jazdy takiej, nie? Ale tak to nie. To jest tylko od czasu do czasu wyjechać. Po prostu się przejechać. Nyska to jest z roku 84. Kupiłem ją w zeszłym roku w lutym. No i tak znalazłem ją w ogłoszeniu w gazetce rolniczej.
I tak zadzwoniłem, mówię, i ją biorę. Była w garażu, nie zardzewiała. A że we wrześniu brałem ślub, no to z żoną stwierdziliśmy, że ją przerobimy na coś a la limuzynę. W maju po malowaniu odstawiliśmy ją do tapicera, no i przed całym ślubem odebraliśmy praktycznie. I teraz po ślubie jeździ na wystawy. Znaczy na wystawy, no i są plany do wynajęcia na wesela, na panieńskie, na kawalerskie. Zawsze miałem chęć coś odrestaurować, jakieś auto stare, a że za dobre pieniądze okazyjnie się trafiła. Wie czemu nie? Zawsze interesowałem się motoryzacją. Rodzice też mieli na przykład syrenkę, to mi się podobały te samochody. No, że padło na nyskę, trafiła się. Ford Taunus to bardzo rzadki samochód. Znaczy ogólnie nie jest aż tak rzadki, ale w tych czasach już niespotykany na naszych drogach jednak. Rocznik 7.5, jest to tak zwany Taunus TC1. Silnik 2 litry, V6. Zasilany gaźnikiem, moc 96 koni. Ogólnie co tu więcej jeszcze o nim można powiedzieć? Ma pan go od 14 lat? Mam go od 14 lat. W tej chwili przeszedł kolejny remont. Jeszcze nie jest dokończony, co prawda już się prezentuje całkiem znośnie. To nie jest jedyny samochód, który posiada pan w swojej kolekcji? Tak, zgadza się. Mam jeszcze Ładę, mam jeszcze dwa Fordy Capri, mam jeszcze NSU. Skąd pasja do starych samochodów? Nie wiem, kiedyś tak się jakoś pojawiło i tak zostało. Ja jeżdżę, można powiedzieć, seryjnym Fiatem z silnikiem 1.5, rocznik 90. Jest lekko zmodyfikowany, widać silnik trochę wygłaskany, koła lekko poszerzone, a ogólnie cały jest seryjny i tak po prostu tak się prezentuje, tak zrobione. Najgorszy jest zakup, bo nie wiadomo jak się samochód kupi i start, początek. Później jest coraz łatwiej, coraz lepiej. Mówię, tak wspomniałem, rocznik to jest 90, to jest przedostatni wypust, bo do 91 były produkowane samochody, więc to już jest przedostatni wypust, udało się kupić. Dzisiaj przywiozłem tutaj dwie maszyny, Suzuki Savage i Rometa Ogara z silnikiem Jawki po kapitalnym remoncie obydwa. To są maszyny bardzo popularne, w swoich czasach były naprawdę, woziły wszystkich i każdy, który tu przychodzi, zawsze sobie tu przypomina swoje młode lata i zawsze opowiada swoją historię, gdzie on nie był takim motorem, czego nie zrobił. A jak widzi, w jakim stanie to jest, to naprawdę każdy się uśmiecha. Robiąc te maszyny, po prostu sprawia mi to przyjemność, a przy okazji moi klienci, znajomi mają z tego radę. Wystawiliśmy motocykle Suzuki oraz motocykle Quady i skutery firmy SYM, której jesteśmy przedstawicielem. Za wielkie oferty nie przedstawiamy, ponieważ jest wyprzedaż, jeżeli chodzi o Suzukę, wyprzedaż modeli zeszłorocznych i praktycznie już wszystko się wyprzedało, więc jakieś tam ostatnie sztuki zostały. Natomiast no, w naszym salonie będziemy mieli na początku kwietnia, powinniśmy już mieć dostawy pojazdów modeli 2.15. Jakimi modelami najczęściej interesują się gorzowianie, mieszkańcy regionu?
Ponieważ w zeszłym roku była zmiana przepisów odnośnie prowadzenia pojazdów i osoby, które są pełnoletnie, mają samochodowe prawo jazdy od przynajmniej 4 lat, mogą bez żadnych dodatkowych uprawnień jeździć pojazdami klasy 125. I od zeszłego roku, od połowy roku mamy najwięcej właśnie zapytań, jeżeli chodzi o 125, no co widać też po sprzedaży, bo 125 w tym na początku tego roku no, sprzedaliśmy sporo. Ponieważ my działamy już paręnaście lat, to zaobserwowaliśmy, że są takie trendy. Był okres, kiedy się sprzedawały praktycznie same sporty, był okres, kiedy się sprzedawało zdecydowanie najwięcej chopperów, cruiserów. A teraz jest taki moment, że po kilku lat, że najwięcej się sprzedaje motocykli tak zwanych uniwersalnych, czyli takich, które jeżeli ktoś chce żwawo pojeździć, to ma taką możliwość, bo motocykle mają mocy sporo. Natomiast no, też się nadają do takiego normalnego użytku. Jak ktoś chce gdzieś turystycznie pojeździć, jest możliwość podczepienia kufrów i pojechania gdzieś dalej. Także przede wszystkim motocykle uniwersalne, ale też motocykle właśnie tej niższej klasy pojemnościowej, no bo jeżeli taki skuter czy motocykl 125 jedzie powiedzmy w granicach 110 na godzinę, no to przy takim normalnej eksploatacji zgodnej z przepisami to jest to co trzeba, co potrzeba, tak? Natomiast cenowo paleta jest, rozpiętość cenowa jest duża tych pojazdów.